Witam serdecznie, motywacyjna minuta z kickowego szlaku. 30 grudnia 2015, dzisiejszy temat to uczucie przemijającego czasu. 364 dzień roku dziś. 364 dni bieżącego roku za nami. Z jakim uczuciem w sercu, a z jakim nastawieniem, z jaką satysfakcją, poziomem satysfakcji myślisz o roku, który minął? No mija, jutro zakończymy ten rok. Jakie masz odczucie do tego wszystkiego? Jaką masz z tego satysfakcję? Pomyśl sobie o tym, bo kolejne 365 dni już pojutrze, właściwie już jutro o 24 rozpocznie się. Kolejne 365 dni następnego roku. Jak chcesz, aby ten rok wyglądał? Jak chcesz, aby wyglądało twoje życie? Jak chcesz, co chcesz zrealizować? Dokąd chcesz zmierzać? Czy wzmocnić to wszystko, co robisz? Czy może zmienić? Może coś udoskonalić? Może coś przestawić, zredukować, skorygować? Pomyśl o tym. To uczucie związane z przemijającym czasem jest bardzo ważne, dlatego że ono daje nam taki pewien fundament, taką pewną podstawę, czy może jest jednym z czynników do tego, jak podchodzimy do planowania, jak podchodzimy do planowania przyszłości. Jeżeli to nasze odczucie mijającego czasu, tego czasu, który za nami, jest pozytywnym, bo mimo że nie zrealizowaliśmy wszystkiego, co planowaliśmy, tylko część różnych rzeczy, może wiele rzeczy się gdzieś tam po drodze zmieniło, wiele nabrało dużo większej wartości, inne z kolei przestały wiele znaczyć. Jeżeli po prostu mamy satysfakcję związaną z tym przemijającym czasem, to na pewno łatwiej jest nam planować, łatwiej nam jest robić założenia związane z przyszłością. Jeżeli z kolei czujemy wielkie niezadowolenie i czujemy się rozgoryczeni i zawiedzeni sobą wręcz, że po prostu roztrwoniliśmy kolejne 365 dni roku, który dał nam Pan, który po prostu jest elementem naszego życia, to też może być oczywiście motywacją do super planowania. Nie ma sprawy, bo może to jest ten moment. Ale pomyśl sobie dzisiaj o tym twoim odczuciu związanym z mijającym czasem. Jak do tego podchodzisz? Czy myślenie o tym, że w przyszłości... Może tak, może troszeczkę inaczej. Spotykam, gdy rozmawiam z ludźmi, czasami w tych rozmowach było coś takiego, gdzie ludzie mówią, o ja jestem za młody, prawda? Ale bardzo często ludzie mówią, ja już jestem za stary. Bardzo często jest coś takiego, że ludzie mówią, patrzą na młodych ludzi i mówią, o gdybym ja był, wie pan, w wieku o tak 20 lat młodszy, to bym mógł to zrobić, prawda? Pomyśl sobie, jak mogą myśleć ludzie, którzy są 20 lat od ciebie starsi. Bez względu ile masz dzisiaj lat, co oni mogą powiedzieć, jak oni są 20 lat od ciebie starsi, a może 30 lat od ciebie starsi. A co oni mogą powiedzieć? Myśląc o przyszłości, myśląc o budowaniu swojej przyszłości, o biznesie, o szansach na przyszłość. Pomyśl sobie. Tyle na dzisiaj. To uczucie związane z przemijającym czasem jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne, jaki sobie sposób je pielęgnujemy, bo to o to dokładnie chodzi. W jaki sposób odbieramy ten przemijający czas, to pokazuje nam, w którym miejscu życia jesteśmy tak naprawdę. Tyle na dzisiaj. Trzymaj się. Do zobaczenia jutro. Hej!